Witam. Po paru dniach nieobecności w końcu zalałem strop, także pokażę wam co zrobione. Upały dają się we znaki. Także co ja mogę wam pokazać? No przed chwilą tutaj trochę dubałem. Dobra, może zacznę gdzieś tutaj kawałeczek. W zasadzie od... Aha, nie wiem, czy ostatnio pokazywałem szaluneczki, stemplowanie. Trochę pracy mnie to kosztowało. Sporo stempli i rzeźba. Strop jest zalany. Słup też. Nic nie wypchało. Nic się nie rozpieprzyło. Ups. I co? Las stempli, także gdzieś tu w czasie zalewania coś tu strzeliło, ale to może jakiś jeden gdzieś tam coś. No i co? Od dwóch dni go ten stropik polewam. Polewam gdzie jakaś kurde jest mała szpara, coś tam przecieknie. Fajnie, już kurczę za jakiś czas, na razie dam mu trochę odsapnąć. Temu stropowi i za jakiś czas ten las tu zniknie stąd. No i co? W dniu wczorajszym zacząłem robić schody, właśnie przed chwilą skończyłem. Na szczęście już nie muszę używać drabiny. No trochę bajzel tu jest, ale ogarnę. Ogarnę jak się uporam z tymi stemplami. Co ja tu mogę pokazać? W końcu mogę wejść do góry po schodach, ale czad. No i już trzeci dzień polewam stropik. Nie ma nigdzie popękań, pęknięć. Zaraz jeszcze tutaj ten spocznik będę musiał, ale to już nie dziś. Może któregoś dnia, co bym nie poleciał na dół. W końcu. W końcu mogę chodzić po, która to już, trzecia podłoga, pierwsza w piwnicy, druga parter, trzecia na górze. Nie podoba mi się aż tak do końca. Tutaj tą część, połowę tak praktycznie fajnie dało się zagładzić. No wiadomo, nie jest to idealnie. A tutaj kurde, już kamyczki zaczęły wyłazić i tak cholera, nie bardzo, ale... No niestety nie mieliśmy takiej wprawy jak tam, nie wiem, Łukasz czy ktoś, kto pokazuje na YouTubie. Nie mieliśmy jakichś takich może do zagładzania fachowych narzędzi. No kurde, zaraz będę musiał znowu pompę włączyć i podlać tutaj ten stropik, bo to już kurde od rana leje i no i co? Mój grajdą, ale fajnie, podoba mi się. No dobra, jeszcze wolę po tych belach nie chodzić. Chociaż już trzeci dzień, to już pewnie trochę złapały. Moja rura, tutaj wymieniłem rurę na stalówkę. A kupiłem taką 130, trochę mniej się zaginała. Będzie wentylacja. No i co, jeszcze trochę czasu. Dam mu tutaj z 2 tygodnie. Zacznę jechać ścianki, te ściany szczytowe. Więźba już zamówiona. No upały są straszne, także kurczę, ciężko tutaj cokolwiek robić. Mówię, no dopiero trzeci dzień po zalaniu. Było nas tu czwórka na górze, także ten upał akurat najgorszy, prawie że. Na szczęście nic nie pękło w czasie zalewania. Jeden jeszcze tutaj przed, jedna docinka taka cienka przed zalaniem, przed przyjazdem gruchy pękła pod tam czyjąś nogą. No, udało się to szybko zrobić, także akurat ona nie była po zaprawą wcześniej potraktowana. Także jak
nie wiem, takie cienkie docinki jak się robi, to albo gdzieś z boku proponuję, albo no ciężko, bo w czasie zlewania to się wszędzie chodzi, to kurczę, wszyscy się spieszą, że tak powiem, szybko to idzie i wtedy nie ma zbytnio czasu na takie. Także proponuję zaprawy i wcześniej to ładnie, no, że tak powiem, przykleić do tych bocznych. Chyba że ciąłem te bloczki stropowe, te riwy, ciąłem z tych bloczków, kurde, co ja miałem na myśli, aha, ciąłem z bloczków tych bocznych, które mają pełne boki. Także z nich tutaj to nie miało prawa pęknąć nic. Także proponuję na docinki używać tych bocznych. No i co, no, stemplowanie, no mówię, jak instrukcja mówi, nie mniej niż 2 metry chyba. Nie mniej niż 2 metry. Ale tu jest gęściej. No jakoś tak nie byłem do końca przekonany o tych 2 metrach. Słyszałem różne opowieści, że komuś się gdzieś tam, kurczę, trochę coś zarwało. I wolałem trochę gęściej. A koszt stempli nie był jakiś tam wielki. Pracy też troszkę, widać tą docinkę połamaną, która gdzieś tam pod czyjąś nogą spadła. Nie ma sensu tego kleić, ani nie wiem, chyba że ktoś ma czas, to sobie może kleić, ale taki bloczek, nie wiem, to z 4 zł, to szkoda zachodu. Znaczy bloczek cały, no, na docinki, to tam nie wiem, mniej niż 4. No i co? Co jeszcze mogę powiedzieć? Kurde, dalej tutaj tak nieestetycznie te kanty, no wezmę się w końcu, wezmę piłę, deskę, piłę, to przytnę ładnie. Tu też. No jakoś to mnie tak bardzo w tej chwili nie piekli. No i w zasadzie tyle. No co ja tu mogę jeszcze pokazywać? Zejście do piwnicy, no schody. Kurczę, ze schodów jestem zadowolony. Mam nadzieję, że te dechy wytrzymają. A zobaczę, jakby coś tutaj wzmocni jeszcze od spodu czymś. Jakąś jeszcze kolejną dechę tutaj przykręcę albo coś. Albo jakąś płytą od spodu. Nie wiem. No i w końcu mogę tu już ściągnąć tą pokrywę, chociaż może zostawię już tak. Jeszcze wrzucę jakieś graty i... No, moja pompeczka daje radę. Nawet chyba lepiej pompuje ta mała na 12 V, niby 2 bary daje, niż tu miałem taką większą. Gdzie ją mam? Niż taką, które ona ma chyba, nie wiem ile ma, ale 500 watów. O, niby 1000 litrów na godzinę, ale to o, w sumie 6,5 metra, no to tamta daje większe ciśnienie, bo tamta daje 2 bary, a ta daje tylko, nie wiem, 6,5 metra, no to cały chyba bar, tak? No i tyle. No, to też bardzo fajne urządzenie. Chyba, nie wiem, ile to ma watów, 900. Daj radę, ale przy rozruchu wyłącza mi przetwornicę, także muszę jakąś deskę, no, trzeba będzie naciągnąć łańcuszek. Na jakąś deskę rozruch mu dać i wtedy idzie bez problemu. Co jeszcze tu mogę pokazać? W sumie nic. Bajzel tu, ale...
Bela jest, troszeczkę środek był chyba minimalnie tam, podbiłem go do góry, ale to tak, jakieś ułamki, jakieś tam centymetry, nie wiem, z półtora, może około centymetra, nie wiem, mniejsza z tym, istotne, aż tak bardzo. Co, minęły 2 lata już ponad, dalej się tu grzebie, ale chciałbym to przykryć w tym roku i no i później dubanina jakaś w środku, także myślę, że to byłoby na tyle. Dobra, na razie nie przesuwam, nie będę opowiadał bananów. Panie, to chłodno na dole. No cóż, dam temu stropowi, jak mówiłem, odsapnąć chwilę. Później wezmę się za rozbiórkę tych szalunków, tych stępów i tak dalej. I... No i tyle, no i co? No? Ścianki szczytowe i góra. Co by już można było sobie dłubać w środku. Komin i takie tam. Dobra, na razie, cześć. Nie wiem do kiedy. Z wykończeniówką no to już raczej, no nie wiem, może raz na jakiś czas coś pokażę, ale chociaż nie, no jeszcze przecież ten dach cholerny. Dach, pochówka, więźba. Dobra, na razie, cześć.